Mój poemat jest zatytułowany Wielki Inkwizytor. Rzecz bezsensowna, ale chciałbym, żebyś ją poznał. Wielki Inkwizytor. Ale i tu nie obejdzie się bez przedmowy, to znaczy bez literackiej przedmowy. Tfu, roześmiał się Iwan. Jaki ze mnie literat? Widzisz, rzecz dzieje się w XVI wieku. W owych czasach, wiesz zresztą o tym zapewne jeszcze ze szkoły, zwykło się w literackich utworach sprowadzać na nasz padł wyższe moce. Nie mówię nawet o Dantem. We Francji pisarze sądowi, a także zakonnicy po klasztorach urządzali całe przedstawienia, pokazując na scenie Madonnę, aniołów, świętych, Chrystusa i samego Boga. Wówczas wszystko to było bardzo naiwne. W Notre-Dame de Paris, Victora Hugo, z okazji urodzin Delfina za Ludwika XI w Paryżu, w sali ratuszowej odbywa się pouczające i bezpłatne widowisko dla ludu pod tytułem Le bon jugement de la très sainte et gracieuse Vierge Marie, w którym Matka Boska osobiście wygłasza swoje bon jugement, miłosierny sąd. U nas w Moskwie w czasach przed Piotrem I niekiedy urządzano również podobne przedstawienia, zwłaszcza na tematy zaczerpnięte ze Starego Testamentu. Lecz poza tymi przedstawieniami po całym świecie krążyło wówczas mnóstwo przypowieści i wierszy, w których występowali w miarę potrzeby święci, aniołowie i wszystkie moce niebieskie. U nas po monasterach zajmowano się również tłumaczeniem, zapisywaniem, a nawet komponowaniem takich poematów, i to jeszcze za tatarskiej niewoli. Istnieje na przykład monasterski poemacik, oczywiście tłumaczony z greckiego, Wędrówka Boga Rodzicy przez Męki, z obrazkami, doprawdy nie mniej śmiały od dantejskiego. Boga Rodzica zwiedza piekło, oprowadzana przez archanioła Michała, przygląda się grzesznikom i ich cierpieniom. Jest tam m.in. bardzo ciekawa kategoria grzeszników topionych w płonącym jeziorze. Otóż tych, którzy pogrążają się tak głęboko, że nie mogą już wypłynąć, zapomina już sam Pan Bóg. Powiedzenie niezwykle silne i głębokie. I oto strapiona i płacząca Matka Boska pada przed tronem Bożym i prosi o zmiłowanie dla wszystkich bez wyjątku potępieńców, których widziała w piekle. Rozmowa jej z Bogiem jest nadzwyczaj interesująca. Błaga, nie odchodzi. I kiedy Bóg wskazuje jej przebite ćwiekami nogi i ręce jej syna i pyta, jakże przebaczę jego katom, Matka Boska zwraca się do wszystkich świętych i archaniołów, wzywa ich, aby klękli wraz z nią przed tronem Bożym i błagali o zmiłowanie dla wszystkich bez wyjątku. W końcu Bóg godzi się zwolnić grzeszników od mąk każdego roku od Wielkiego Piątku do Zielonych Świąt. A potępieńcy z piekła dziękują Bogu i wołają: Sprawiedliwe są sądy Twoje, o Panie. Widzisz, mój poemacik byłby w tym guście, gdyby został napisany w owym czasie. W poemacie moim również występuje on. Co prawda nic nie mówi, tylko pojawia się i przechodzi. 15 już wieków minęło od czasu, jak przyrzekł przyjść i założyć królestwo swoje. 15 wieków minęło od czasu, gdy prorok jego pisał, że przyjdzie rychło, a o godzinie i dniu przyjścia nawet nie wie syn, tylko ojciec w niebie, jak to on sam powiedział jeszcze na ziemi. Ale ludzkość oczekuje go z dawną wiarą i z dawnym wzruszeniem. O, z większą bodaj wiarą, bo 15 wieków już minęło od czasu, jak skończyły się znaki dawane z nieba człowiekowi. Wierz głosowi serca swego, nie ma znaków z nieba. I tylko wiara w głos serca. Prawda, zdarzało się jeszcze wówczas wiele cudów. Byli święci dokazujący cudownych uzdrowień, byli sprawiedliwi, których, jak podają ich żywoty, nawiedzała Królowa Niebios. Ale diabeł nie drzemie i ludzkość poczyna już wątpić o owych cudach. Właśnie wtedy zaczęła się szerzyć na północy w Niemczech nowa straszliwa herezja. Ogromna gwiazda, podobna świecznikowi, to znaczy kościołowi, spadła na źródła wód i stały się one gorzkie. Herezje owe bluźnierczo odrzucały tamte cuda. Ale tym żarliwsza była wiara tych, którzy nie zwątpili. Łzy ludzkości po dawnemu płyną ku niemu, ludzie czekają, kochają i ufają mu. Pragną cierpieć i umrzeć za niego, jak dawniej. I oto przez tyle wieków
Ludzkość błagała go z płomienną wiarą: ukaż się nam, Panie. Przez tyle wieków wzywała go, że w nieskończonym swym miłosierdziu zapragnął stąpić ku modlącym się. Stępował już nieraz, nawiedzał i przedtem niektórych sprawiedliwych, męczenników i świątobliwych pustelników, jak zapisano w ich żywotach. Nasz Tjutczew, który wierzył głęboko w prawdę słów swoich, tak pisał: dźwigający krzyża brzemię, stopą bosą, głazy krwawiąc, w chłopskiej szacie wzdłuż tę ziemię Chrystus przeszedł, błogosławiąc. I tak było w istocie, zapewniam cię. I oto zapragnął objawić się bodaj na chwilę ludowi dręczonemu, cierpiącemu, grzeszącemu, ale miłującemu go jak dziecko ludowi. Akcja mojego poematu rozgrywa się w Hiszpanii, w Sewilii, w najstraszliwszym okresie inkwizycji, kiedy to ku chwale Bożej w całym kraju codziennie płonęły stosy. I w przepysznych ododafy złych palono heretyków. O, oczywiście nie było to owo przyjście obiecane u kresu czasów w pełni chwały niebieskiej, owo przyjście niespodziane jak błyskawica jaśniejąca od wschodu do zachodu. Nie, bynajmniej. On zapragnął po prostu bodaj na chwilę odwiedzić swoje dzieci i właśnie tam, gdzie trzeszczały płonące stosy. W nieskończonym miłosierdziu swoim zjawia się jeszcze raz pośród ludzi w postaci człowieczej, w której przez 3 lata chodził wśród ludzi przed 15 wiekami. Wstępuje więc na gorące pierzeje południowego miasta, w którym dopiero poprzedniego dnia w przepysznym ododafy w obliczu króla, dworu, rycerzy, kardynałów i pięknych dam, wobec wszystkich mieszkańców Sewilli, sam kardynał, wielki inkwizytor, spalił niemal 100 kacerzy ad majorem gloriam Dei. Pojawił się cichaczem, niepostrzeżenie. Lecz oto wszyscy, i to jest najdziwniejsze, poznali go od razu. Mogłoby to być jedno z najlepszych miejsc mego poematu. A mianowicie to, dlaczego właśnie wszyscy poznali go od razu. Cały lud z nieprzepartą siłą garnie się do niego, otacza go, tłoczy się dookoła niego, idzie za nim. On zaś milcząco przechodzi z łagodnym uśmiechem nieskończonego miłosierdzia. Ogień miłości płonie w jego sercu, promienie światła, oświaty i siły biją z jego oczu i spływając na ludzi, wstrząsają ich serca odzewem miłości. Wyciąga ku nim ręce, błogosławi ich, a dotknięcie bodaj z kraju jego szat uzdrawia chorych. Oto starzec, ślepy od wielu lat, woła: Panie, ulecz mnie, abym Ciebie zobaczył. A ślepota jak łuska schodzi z jego oczu i ślepiec widzi Pana. Lud płacze i całuje ziemię, po której on stąpa. Dzieci rzucają mu kwiaty pod nogi, śpiewają i wołają: Hosanna. Oto on sam, powtarzają wszyscy. To może być tylko on, nikt inny, tylko on. A on staje na schodach sewilskiej katedry, w chwili gdy z płaczem sunie ku świątyni kondukt żałobny z białą, otwartą trumienką, w której leży 7-letnia jednaczka znakomitego obywatela. Martwe dziecko zasypane jest kwieciem. On wskrzesi twoje dziecię, woła tłum do płaczącej matki. Z kościoła wychodzi pater, rozgląda się zdziwiony i marszczy brwi. Ale w tej chwili rozlega się jęk matki zmarłego dziecka. Rzuca mu się do nóg. Jeśliś to ty, wskrześ moje dziecko, woła matka, wyciągając ku niemu ręce. Kondukt staje, trumnę stawiają na schodach u jego nóg. On spogląda z litością i usta jego cicho raz jeszcze powtarzają: Talita kumi, dzieweczko wstań. Dzieweczka wstaje, siada i uśmiechając się patrzy zdziwiona wokoło szeroko otwartymi oczętami. W ręku trzyma bukiet białych róż, które leżały w trumnie. Wzruszenie ogarnia lud, poploch, płacz, krzyki i łkania. I oto w tej właśnie chwili przechodzi przez plac koło świątyni sam kardynał, wielki inkwizytor. Jest to prawie 90-letni starzec, wysoki i wyprostowany, o wyschłej twarzy, wpadniętych oczach, w których pełga jeszcze blask jak mała iskierka. O, nie jest odziany w swoje wspaniałe kardynalskie szaty, które miał na sobie wczoraj, gdy palono wrogów rzymskiej wiary, gdy patrzył na niego cały lud.
Dziś nosi stary, gruby habit mnisi. Za nim w pewnej odległości idą jego posępni pachołkowie i niewolnicy oraz świątobliwa straż. Wielki inkwizytor zatrzymuje i przygląda się z daleka. Wszystko widział. Widział, jak postawiono Mary u nóg jego. Widział, jak zmartwychwstała dzieweczka i twarz jego spochmurniała. Marszczy gęste, siwe brwi, a oczy jego błyszczą złowieszczym blaskiem. Wyciąga rękę i rozkazuje straży, aby go ujęła. I taka jest jego moc, i tak mu przywykł ulegać powolny, strwożony lud, że tłum natychmiast się rozsuwa, przepuszczając strażników, którzy wśród grobowego milczenia, jakie nagle zapadło, ujmują go i uprowadzają. Tłum natychmiast, jak jeden mąż, pada na twarz przed starym inkwizytorem, który milcząc błogosławi tłum i oddala się. Pachołkowie wtrącają jeńca do ciemnego i mrocznego, sklepionego więzienia w starym pałacu inkwizycji i zamykają go. Mija dzień, nastaje ciemna, gorąca i duszna noc sewilska. Powietrze pachnie laurem i cytryną. Wśród głębokiego mroku naraz otwierają się żelazne drzwi więzienia i do celi wchodzi powoli sam wielki inkwizytor z lampką oliwną w ręku. Wchodzi sam. Drzwi za nim natychmiast zamykają. Staje na progu i długo, minutę albo dwie, wpatruje się w jego oblicze. Na koniec podchodzi, stawia lampkę na stole i mówi: to ty? Ty? Nie otrzymuje odpowiedzi. Dodaje prędko: nie odpowiadaj, milcz. I cóż byś mógł powiedzieć? Wie masz nazbyt dobrze, co powiesz. Nie masz zresztą prawa dodawać nic do tego, coś Ongibl powiedział. Po cóżeś przyszedł nam przeszkadzać? Albowiem przyszedłeś nam przeszkadzać i sam o tym wiesz. Ale czy wiesz, co jutro będzie? Nie wiem, kim jesteś i nie chcę wiedzieć, czy to ty, czyś tylko podobieństwem jego. Jutro będę cię sądził i spalę cię na stosie jako największego heretyka. I ten lud, który dziś całował cię po nogach, jutro na mój znak będzie podsycał płomień na twoim stosie. Czy wiesz o tym? Może i wiesz, dodał w głębokiej zadumie, nie odrywając ani na chwilę wzroku od swego jeńca. Niezupełnie rozumiem, Iwanie, co to jest, uśmiechnął się milczący dotąd Alosza. Czy to bezgraniczna fantazja, czy jakaś pomyłka starego inkwizytora? Jakieś nieprawdopodobne qui pro quo? Niech będzie qui pro quo, roześmiał się Iwan. Jeśli cię tak zmanierował współczesny realizm, że nie możesz znieść nic fantastycznego. Chcesz qui pro quo? Niech i tak będzie. Co prawda, roześmiał się znowu Iwan, mój starzec ma 90 lat i dawno już mógł zwariować na punkcie swoich idei. Więzień zaś wywarł może na nim piorunujące wrażenie swoim wyglądem. Mogło to być zresztą majaczenie, halucynacja 90-letniego bliskiego śmierci starca, wzburzonego okrutną kaźnią z poprzedniego dnia. Ale przecież wszystko jedno dla nas, czy to bezgraniczna fantazja, czy qui pro quo. Chodzi tu o to, że stary inkwizytor musi się wypowiedzieć, że musi się wypowiedzieć za wszystkie swoje lata, że mówi na głos to, co ukrywał w milczeniu przez 90 lat. A jeniec milczy, patrzy na niego i nie mówi ani słowa. Tak właśnie powinno być i to w każdym wypadku, powiedział Iwan. Stary inkwizytor zrobił mu uwagę, że on nawet nie ma prawa dodawać nic do tego, co Ongi powiedział. Jeśli chcesz wiedzieć, to jest to bodaj najbardziej zasadnicza cecha rzymskiego katolicyzmu, przynajmniej według mego zdania. Wszystko zleciłeś papieżowi, a więc wszystko jest teraz w mocy papieża, a ty lepiej wcale nie przychodź, nie przeszkadzaj przynajmniej do czasu. Nie tylko mówią, ale i piszą w tym sensie, w każdym razie jezuici. Sam czytałem coś podobnego u ich teologów. Czy masz prawo oznajmić bodaj jedną z tajemnic tego świata, z któregoś przybył? Pyta go mój starzec i sam za niego odpowiada. Nie, nie masz. Aby nie dodać nic do tego, co już powiedziano i aby nie odbierać ludziom wolności, którą tak ceniłeś,
gdyś przebywał na ziemi. Wszystko, co nam teraz znowu oznajmisz, ograniczy wolność wiary ludzkiej, bo objawi się jako cud. Wolność wiary zaś droższa ci była nad wszystko jeszcze wówczas 1500 lat temu. Czyś nie mawiał często: chcę was uczynić wolnymi? Ale teraz ujrzałeś tych wolnych ludzi, dodał naraz starzec z zamyślonym uśmiechem. Tak, to nas drogo kosztowało, ciągnął dalej surowo patrząc na niego. Lecz wreszcie dokończyliśmy tego dzieła w imię twoje. 15 wieków męczyliśmy się z tą wolnością, ale teraz to się skończyło i skończyło się na zawsze. Nie wierzysz, że skończyło się na zawsze? Patrzysz na mnie łagodnie i nie raczysz mi odpowiedzieć nawet oburzeniem. Wiedz, że teraz, właśnie teraz, ludzie są bardziej niż kiedykolwiek przeświadczeni, że są całkowicie wolni. A tymczasem oni sami ofiarowywali nam swoją wolność i potulnie złożyli ją nam do stóp. Ale myśmy tego dokonali. Czyś tego pragnął? Czy takiej pragnąłeś wolności? Znowu nie rozumiem, przerwał mu Alosza. Czy on szydzi? Kpi? Bynajmniej. Poczytuję to sobie i swoim za zasługę, że zgnębili wreszcie wolność po to, aby uszczęśliwić ludzi. Albowiem teraz dopiero, oczywiście mowa o inkwizycji, można pomyśleć po raz pierwszy o szczęściu ludzkości. Człowiek urodził się buntownikiem. A czy buntownik może być szczęśliwy? Ostrzegano cię, zwrócił się do niego. Nie brakowało ci ostrzeżeń i wskazań, ale ty ich nie słuchałeś. Odrzuciłeś jedyną drogę, która prowadzi ku uszczęśliwieniu ludzkości. Ale na szczęście, odchodząc, oddałeś nam swoje dzieło. Obiecałeś, upewniłeś swoim słowem, dałeś nam moc związywania i rozwiązywania. To się już nie odstanie. Nie możesz już w żaden sposób odebrać nam tego prawa. Po cóżeś przyszedł nam przeszkadzać? Cóż ma to znaczyć? Nie brakowało ci ostrzeżeń i wskazań? Zapytał Alosza. To właśnie dotyczy sedna rzeczy, o których chce mówić starzec. Straszliwy i mądry duch, duch samounicestwienia i niebytu, ciągnął dalej starzec. Wielki duch mówił z tobą na pustyni. Księgi nam przekazały, jakoby cię kusił. Jestże tak w istocie? Czy można było powiedzieć coś prawdziwszego nad to, co by ci był oznajmił w trzech pytaniach, któreś ty odrzucił, a które w księgach nazwano kuszeniem? Przecież, jeśli na świecie wydarzył się kiedyś jakiś wielki, prawdziwy cud, to tylko w owym dniu trzykrotnego kuszenia. Cud polegał na tym, że takie trzy pytania były postawione. Gdybyśmy przypuścili gwoli próby i przykładu, że owe trzy pytania straszliwego ducha zniknęły bez śladu z ksiąg, że trzeba je wskrzesić, od nowa wymyślić, stworzyć, aby z powrotem zamknąć w księgach, że w tym celu trzeba zebrać wszystkich mędrców tego świata, władców, arcykapłanów, uczonych, filozofów, poetów i dać im zadanie: wymyślcie, stwórzcie takie trzy pytania, aby nie tylko były na miarę owego wydarzenia, ale na domiar w trzech słowach, tylko w trzech ludzkich zdaniach wyrażały całe przyszłe dzieje świata i ludzkości. Czy myślisz, że wszystka mądrość ziemska, połączona i skończona, potrafiłaby wymyślić coś, co pod względem mocy i głębi byłoby podobne do owych trzech pytań zadanych ci w rzeczywistości wówczas na pustyni przez potężnego i mądrego ducha? Już z tych pytań, z cudu ich powstania, można zrozumieć, że ma się do czynienia nie z kruchym umysłem ludzkim, ale z odwiecznym i absolutnym. Albowiem w owych trzech pytaniach jest jak gdyby zawarta i przewidziana cała dalsza historia rodzaju ludzkiego. I objawione są trzy obrazy, w których skupią się wszystkie nierozwiązane historyczne przeciwieństwa natury ludzkiej na całej ziemi. Wówczas nie mogło to być jeszcze tak widoczne, albowiem przyszłość była nieznana. Lecz obecnie po 15 wiekach widzimy, że w owych trzech pytaniach wszystko jest tak przewidziane i przepowiedziane. Wszystko tak się sprawdziło, że nic nie można dodać ani ująć. Rozstrzygnij sam, kto miał słuszność, ty czy tamten, który cię pytał. Przypomnij sobie pierwsze pytanie.
chociaż nie dosłownie, ale sens jego głosi. Chcesz iść między ludzi i idziesz z pustymi rękami, z jakąś obietnicą wolności, której oni w swojej prostocie i przyrodzonej skłonności do nieładu nie mogą pojąć, której boją się i lękają, albowiem nie ma i nie było nic bardziej nieznośnego dla człowieka i dla ludzkiej społeczności niż wolność. Czy widzisz te głazy w nagiej, rozpalonej pustyni? Przemień je w chleby, a pójdzie za tobą cała ludzkość jak trzoda, wdzięczna ci i posłuszna, chociaż wiecznie drżąca, że możesz odjąć rękę swoją i przepadną im chleby twoje. Ale nie chciałeś pozbawić człowieka wolności. Cóż to bowiem za wolność, pomyślałeś, jeśli posłuszeństwo kupione jest chlebem? Odparłeś, że nie samym chlebem żyje człowiek. Ale czy wiesz, że w imię tego chleba powstanie przeciw tobie duch ziemi i będzie z tobą walczył i pokona cię? I wszyscy za nim pójdą, wołając: kto jest podobny zwierzowi temu? On dał nam ogień z niebios. Czy wiesz, że wieki miną i ludzkość oznajmi przez usta swojej mądrości i nauki, że nie ma zbrodni, a więc i nie ma grzechów, że są tylko głodni? Daj nam jeść, a potem będziesz mógł się od nas domagać cnoty. Oto co napiszą na sztandarze, który podniosą przeciw tobie, w którego imię zburzą twoją świątynię. Na miejscu twojej świątyni wzniosą nowy przybytek, wzniosą znowu straszną wieżę Babel. I chociaż tej również nie dokończą, jak poprzedniej, ale mogłeś tej nowej wieży uniknąć i o 1000 lat skrócić cierpienia ludzkie, albowiem oni przyjdą przecież do nas, namęczywszy się przez 1000 lat ze swoją wieżą. Znajdą nas wówczas znowu pod ziemią, w katakumbach ukrywających się, bo będziemy znowu prześladowani i męczeni. Znajdą nas i zawołają do nas: dajcie nam jeść, albowiem ci, którzy przyrzekli nam ogień z niebios, nie dali go. A wówczas dobudujemy do końca jej wieżę, bo buduje ten, kto da jeść. My zaś tylko damy im jeść w imię twoje i skłamiemy, że w imię twoje. O, nigdy, nigdy bez nas nie zdołają zdobyć pożywienia. Żadna nauka nie da im chleba, póki będą wolni. Ale skończy się na tym, że przyniosą nam swoją wolność do naszych nóg i powiedzą: weźcie nas raczej w niewolę, ale dajcie nam jeść. Zrozumieją wreszcie sami, że wolność i chleb ziemski pod dostatkiem dla każdego nie dadzą się pogodzić, albowiem nigdy, nigdy nie potrafią rozdzielić go między siebie. Przekonają się również, że nie mogą być nigdy wolni, ponieważ są słabi, występni, nędzni i zbuntowani. Przyrzekłeś im chleb niebieski, lecz znowu powtarzam, czy może się on równać w oczach słabego, wiecznie występnego i wiecznie niewdzięcznego rodzaju ludzkiego z chlebem ziemskim? I jeżeli za tobą w imię chleba niebieskiego pójdą tysiące i dziesiątki tysięcy, to cóż się stanie z milionami i dziesiątkami tysięcy milionów istot, które nie będą miały tyle mocy, aby wzgardzić chlebem ziemskim dla niebieskiego? Czy może drogie są tobie tylko owe dziesiątki tysięcy wielkich i silnych, a pozostałe miliony, liczne jak piasek morski, słabych, lecz kochających cię, mają być tylko materiałem dla wielkich i silnych? Nie, drodzy są nam również i słabi. Występni są, zbuntowani, ale w końcu i oni będą posłuszni. Będą nas podziwiać i czcić jak bogów za to, że stanąwszy na ich czele, zgodziliśmy się znosić za nich wolność, której się zlękli, i panować nad nimi. Tak nieznośna w końcu stanie się dla nich wolność. My jednak powiemy, że jesteśmy posłuszni tobie i panujemy w imię twoje. Oszukamy ich ponownie, albowiem już nie dopuścimy cię do siebie. To oszustwo będzie naszym cierpieniem, albowiem będziemy musieli kłamać. Oto co oznaczało owo pierwsze pytanie na pustyni i oto coś odtrącił w imię wolności,
którą przeniosłeś nade wszystko. A przecież w owym pytaniu zawiera się wielka tajemnica tego świata. Przyjąwszy chleby, dałbyś tym samym odpowiedź na powszechną i odwieczną tęsknotę ludzką, tęsknotę poszczególnej jednostki i całej ludzkości, owo komu się pokłonić. Najbardziej to męczący i nieustanny frasunek człowieka. Mając wolność, szukać czym prędzej tego, przed kim można się pokłonić. Lecz pokłonić się chce człowiek przed tym, co już jest niewątpliwe. Tak niewątpliwe, aby wszyscy ludzie od razu zgodzili się na wspólny pokłon. Albowiem frasunkiem tych nieszczęsnych istot jest nie tylko szukanie tego, komu by się ten lub ów mógł pokłonić, lecz znalezienie tego, w którego by wszyscy uwierzyli i wszyscy mu się pokłonili. I to koniecznie wszyscy razem. Właśnie ta potrzeba powszechności pokłonienia się jest najistotniejszą męką każdego poszczególnego człowieka i całej ludzkości od zarania wieków. Z powodu tej powszechności pokłonienia się wzajemnie tępili się mieczem, stworzyli sobie bogów i wołali do siebie: porzućcie waszych bogów i chodźcie pokłonić się naszym, a jeśli nie, to śmierć wam i waszym bogom. I tak będzie do końca świata. Nawet i wówczas, gdy i bogowie znikną z oblicza tego świata, tak czy owak upadną na twarz przed bożkami. Znałeś, nie mogłeś nie znać tej zasadniczej tajemnicy ludzkiej natury, lecz odrzuciłeś absolutnie jedyny sztandar, który ci proponowano. Jedyny, który mógł wszystkich zniewolić do bezwzględnego pokłonienia się tobie. Sztandar chleba ziemskiego. Odrzuciłeś go w imię wolności i chleba niebieskiego. Patrz, coś zrobił dalej. I znowu w imię wolności. Powiadam ci, zaiste najbardziej męczącą troską człowieka jest to, znaleźć kogoś, komu by można jak najprędzej oddać dar wolności, z którym ta nieszczęsna istota się rodzi. Zaś nad wolnością ludzi zapanuje ten, kto uspokoi ich sumienie. Chleb był wielkim, niewątpliwym sztandarem. Dasz chleb i człowiek się pokłoni, albowiem nie ma nic bardziej niewątpliwego nad chleb. Jeżeli jednak kto inny opanuje jednocześnie sumienie człowieka, człowiek porzuci nawet twój chleb, żeby iść za tym, kto znęci jego sumienie. Pod tym względem miałeś słuszność. Albowiem tajemnica ludzkiego istnienia nie jest w tym, aby tylko żyć, lecz w tym, po co żyć. Nie mając niewątpliwego wyobrażenia o celu swego życia, człowiek nie zgodzi się żyć i raczej sam siebie zniszczy, niż by miał zostać na ziemi, choćby nawet był otoczony chlebami. Zaprawdę. Ale cóż z tego wynikło? Zamiast opanować wolność ludzką, jeszcze bardziej ją zwiększyłeś. Czyli zapomniał, że człowiek woli spokój, a nawet śmierć, od wolnego wyboru w poznaniu dobra i zła? Nie ma nic bardziej ponętnego dla człowieka nad wolność sumienia, ale nie ma też nic bardziej męczącego. I oto, zamiast dać twarde podwaliny, aby raz na zawsze uspokoić ludzkie sumienie, przyjąłeś wszystko, co jest nieokreślone, zagadkowe, niezwykłe, wszystko, co przerasta siły ludzkie, a więc postąpiłeś tak, jakbyś ich wcale nie kochał. I to ty, któryś przyszedł oddać za nich życie swoje. Zamiast zapanować nad ludzką wolnością, zwiększyłeś ją i obciążyłeś jej mękami duchowe królestwo człowieka na ziemi. Zapragnąłeś dobrowolnej miłości człowieka, aby z wolnej woli poszedł za tobą, pociągnięty, zniewolony tobą. Zamiast dawnego, twardego prawa, odtąd człowiek miał w swobodzie swojego serca rozstrzygać sam, co jest dobre, a co złe, mając tylko przed sobą twój obraz, twój wzór. Ale czyś ty nie pomyślał, że człowiek w końcu odrzuci nawet twój obraz i twoją prawdę, jeżeli się go obciąży takim strasznym brzemieniem jak wolność wyboru? Że ludzie ogłoszą w końcu, iż nie w tobie jest prawda, albowiem nie można ich było zostawić w większym zamęcie i męczarni, niż ty żeś to zrobił, pozostawiając im tyle trosk i tyle nierozstrzygniętych zadań. W ten sposób
sam rozpocząłeś burzenie swego królestwa, a zatem nie możesz nikogo winić. A czy to ci ofiarowano? Istnieją trzy siły, tylko trzy siły na ziemi, które mogą na wieki zniewolić i zjednać sumienia tych słabych buntowników dla ich szczęścia. Te siły to cud, tajemnica i autorytet. Odrzuciłeś jedno i drugie i trzecie i sam dałeś przykład. Kiedy straszliwy i mądry duch postawił cię na dachu świątyni i powiedział: jeśli chcesz wiedzieć, czy jesteś Synem Bożym, to rzuć się w dół, albowiem napisane jest, że aniołom swoim rozkazał o tobie i będą cię na ręku nosić, abyś snać nie obrażał o kamień nogi swojej, a wówczas dowiesz się, czy jesteś Synem Bożym i dowiedziesz, jaką jest twoja wiara w Ojca twego. Ale tyś odtrącił to i nie poddałeś się i nie rzuciłeś w dół. O, rozumie się, postąpiłeś dumnie i wspaniale jak Bóg, ale ludzie, ale to słabe buntownicze plemię, czy to bogowie? O, ty od razu wtedy zrozumiałeś, że gdybyś zrobił zaledwie krok, jeden bodaj ruch, wystawiłbyś na próbę cierpliwość Pana, stracił w Niego wiarę i rozbiłbyś się o ziemię, którą przyszedłeś zbawić, ku uciesze mądrego ducha kusiciela. Ale pytam cię znowu, czy wielu jest takich jak ty? I czy naprawdę mogłeś przypuszczać przez chwilę, że owa pokusa nie jest ponad siły ludzkie? Czyż tak jest stworzona natura ludzka, żeby odtrącać cuda i w takich straszliwych chwilach życia, w chwilach najstraszniejszych, zasadniczych i męczących zagadnień duchowych, być zdaną na wolny wybór swego serca? O, tyś wiedział, że twój czyn zostanie zapisany w księgach, że dotrze do końca czasów i do ostatnich rubieży ziemi. I spodziewałeś się, że idąc za tobą, człowiek będzie z Bogiem, nie będzie potrzebował cudu. Ale nie wiedziałeś, że ledwo człowiek odrzuci cud, natychmiast odrzuci Boga, albowiem człowiek szuka nie tyle Boga, ile cudu. I ponieważ nie może żyć bez cudu, więc stworzy sobie nowe cuda, już własne, i kłaniać się będzie cudom znachorskim, babim czarom, jakkolwiek by 100 razy był buntownikiem, heretykiem i bezbożnikiem. Nie zszedłeś z krzyża, gdy wołano, natrząsając się i drwiąc z ciebie: zejdź z krzyża, a uwierzymy, żeś to ty. Nie zszedłeś, ponieważ nie chciałeś zniewolić człowieka cudem i pragnąłeś wiary wolnej, a nie wiary przez cud. Pragnąłeś wiary wolnej, a nie pokornego zachwytu niewolnika wobec potęgi, która go raz na zawsze przejęła zgrozą. Ale i w tym zbyt wysokie miałeś mniemanie o człowieku, który jest przecież niewolnikiem, chociaż się buntuje. Spójrz i osądź sam. Oto minęło 15 wieków. Idź, popatrz na nich. Kogóż to powołałeś ku sobie? Przysięgam, człowiek jest słabszy i nikczemniejszy niż myślałeś. Czy może on zrobić to, coś ty zrobił? Tak więc go ceniąc, postępowałeś z nim bez litości, albowiem zbyt wiele od niego wymagałeś. I kto? Ty, któryś ukochał go bardziej niż siebie. Gdybyś go mniej cenił, mniej byś odeń żądał, byłbyś zatem bliższy miłości, albowiem ulżyłbyś jego brzemieniu. Słaby jest i podły. Cóż z tego, że teraz wszędzie buntuje się przeciw naszej władzy i dumny jest z tego, że się buntuje? To duma dziecka, żaka. To małe dzieci, które zbuntowały się w szkole i wypędziły nauczyciela. Ale nastąpi kres zachwytom dzieci i drogo za to zapłacą. Zburzą świątynię i krwią zaleją ziemię. Ale domyślą się na koniec te głupie dzieci, że chociaż są buntownikami, są słabi, że nie podołają własnemu rokoszowi. Oblewając się swymi głupimi łzami, przyznają się w końcu, że ten, który stworzył ich buntownikami, chciał niewątpliwie zakpić z nich. I powiedzą to w rozpaczy i będzie to bluźnierstwo, które spotęguje ich cierpienia, albowiem natura ludzka nie znosi bluźnierstwa i koniec końców zawsze sama ponosi za nie karę. Zatem niepokój, zamęt i niedola – oto obecny los ludzi, za których wolność tyle wycierpiałeś.
Wielki Twój prorok w widzeniu i przepowiedniach powiada, że widział wszystkich uczestników pierwszego zmartwychwstania i że było ich z każdego pokolenia po 12 000. Ale jeśli było ich tylu, to byli jak gdyby nie ludźmi, lecz bogami. Wycierpieli Twój krzyż, wytrwali 10 lat o głodzie na nagiej pustyni, żywiąc się korzeniami i szarańczą. Rzecz jasna, z dumą możesz wskazać na te dzieci wolności, dobrowolnej miłości, dobrowolnej i wspaniałej ofiary w Twoje imię. Ale uprzytomnij sobie, że było ich tylko 1000 000 i to nie ludzi, lecz bogów. A reszta? Co zawinili słabi duchem, że nie mogli znieść tego, co znosili tamci potężni? Co zawiniła słaba dusza, że nie była w stanie przyjąć tak straszliwych darów? Czy przyszedłeś tylko do wybranych i gwoli nich? Ale jeżeli tak jest, to jest w tym tajemnica, której nie zrozumiemy. A jeżeli to tajemnica, wówczas i my mamy prawo głosić tajemnicę i pouczać ich, że nie wolny wybór serc ich jest istotny i nie miłość, lecz tajemnica, której powinni podporządkować się ślepo, nawet na przekór sumieniu. I tośmy zrobili. Poprawiliśmy Twoje bohaterstwo i oparli je na cudzie, tajemnicy i autorytecie. I ludzie ucieszyli się, że poprowadzono ich znowu jak trzodę i że z ich serc zdjęto wreszcie tak straszliwy dar, który im tyle męki przysporzył. Czy mieliśmy słuszność, czyniąc tak i ucząc? Powiedz, czy nie kochaliśmy człowieka z taką pokorą, uświadamiając sobie jego niemoc, miłośnie zmniejszając jego brzemię i pozwalając jego słabej naturze nawet grzeszyć, ale z naszym przyzwoleniem? Po cóżeś teraz przyszedł nam przeszkadzać? I cóż tak patrzysz na mnie w milczeniu i badawczo swoimi łagodnymi oczyma? Rozgniewaj się. Nie chcę Twej miłości, albowiem nie kocham Cię. I cóż będę taił przed Tobą? Czyż nie wiem, z kim mówię? Co mam Ci powiedzieć, wiesz, czytam to z Twoich oczu. Czyż potrafię ukryć przed Tobą naszą tajemnicę? A może chcesz ją właśnie usłyszeć z moich ust? Słuchaj więc. Nie jesteśmy z Tobą, lecz z Nim. Oto nasza tajemnica. Dawno już nie jesteśmy z Tobą, lecz z Nim. Już 8 wieków. Dokładnie 8 wieków temu przyjęliśmy z Jego rąk to, coś Ty z oburzeniem odrzucił, ów ostatni dar, który Ci był ofiarował, pokazując Ci wszystkie królestwa ziemskie. Przyjęliśmy od Niego Rzym i miecz Cezara i głosiliśmy się cesarzami ziemi, jedynymi cesarzami, chociaż dotychczas jeszcze nie zdążyliśmy doprowadzić naszego dzieła do końca. Ale kto jest winien? Oto dzieło jest dotychczas w zaczątku, ale przecież się zaczęło. Długo jeszcze trzeba będzie czekać na całkowite zakończenie tego dzieła i wiele jeszcze nacierpi się ziemia, ale w końcu osiągniemy nasz cel i będziemy cesarzami, a wówczas pomyślimy o powszechnym szczęściu ludzkości. A przecież Tyś mógł już wówczas przyjąć.